To wyjątkowy wieczór, wyjątkowy nastrój, wyjątkowe emocje. W blasku betlejemskiego światła pokoju z nadzieją świętujemy Wigilię. Grzegorz Boratym, zapraszam na aktualności. Bezdomni, ubodzy, samotni, to dla nich zostawiamy miejsce przy stole. Rzeszowskie Centrum Charytatywne zaprosiło ich na świąteczne spotkanie. Przyszło ponad 300 osób. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólna wieczerza. Takie wigilie już od kilku dni odbywają się w całym regionie. Dla wielu osób to jedyna okazja do wspólnego świętowania. Pan Zbigniew od kilku lat mieszka w rzeszowskim schronisku dla bezdomnych. Jak wszyscy podopieczni, włączył się w przygotowanie wspólnej wieczerzy. Wszyscy czekają na to i co roku wielu niestety jest zmuszonych, ale przez chwilę poczuć tą radość wspólnego przeżywania Bożego Narodzenia. Jedni przychodzą, bo nie mają gdzie spędzić świąt, innych nie stać nawet na skromne ich przygotowanie. No, jestem trochę ubogi taki, że muszę korzystać. Ja mam tak, moja mamusia nie żyje, to nie obchodzi świąt, bo tak to bym może gdzieś pewnie urodziny była i to dlatego się tu znalazłam. W tym roku wigilijne spotkanie rozpoczęły jasełka przygotowane przez mieszkańców schroniska brata Alberta. A słowo stało się ciałem. A co odpowie nasz chór antyczny? Później były życzenia i łamanie opłatkiem. Życzę wam, byście wszyscy mogli się uradować pojednaniem z Panem Bogiem, z bliźnimi naszymi, bo święta są właśnie po to, a Wigilia szczególnie, byśmy sobie umieli powiedzieć słowo przepraszam, wybaczam, podać sobie rękę, zapomnieć o urazach, o złych słowach, o złych emocjach, które po drodze gdzieś były, byśmy się między sobą pojednali, ale byśmy też dla siebie potrafili być dobrzy. W rzeszowskiej Wigilii wzięło udział około 300 osób. Z potrzebującymi do wspólnego stołu zasiedli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Był barszcz z łóżkami, pierogi, ciasta i owoce. I w tym szczególnym dniu mogą spotkać się, nie są sami, czują, że ktoś o nich myśli, że ktoś chce przyjść im z pomocą. Caritas diecezji rzeszowskiej przygotowała dla potrzebujących ponad 1200 paczek żywnościowych. Podobne trafią do nich także na Nowy Rok. Tuż po aktualnościach świąteczne życzenia złoży Państwu arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. Świąteczne marzenia. Są tacy, którym już się spełniły. Pani Sylwia Perkołb z Bukowska nie kryje radości, bo Boże Narodzenie może spędzać w nowym domu. Była w bardzo trudnej sytuacji, ale pomogli jej ludzie dobrej woli. Między innymi górale z Nowego Targu. Pani Sylwia rozpoczęła nowe życie i wie, że czasem jeden dzień może wszystko zmienić. Nowy dom to nowe marzenia. Przyszłość bez strachu, że dom zawali się na głowę. Te słowa pani Sylwia powtarzała nawet podczas przygotowań do Wigilii. Kobieta spędzi ją w gronie najbliższych, z dziećmi i przyjaciółmi, którzy nigdy nie przestali wierzyć, że ponad stuletnia ruina zamieni się w pełen ciepła i miłości dom. Tak, jestem bardzo wzruszona, że nawet mi nie idzie robota przy tych łóżkach. I nie mogę się doczekać, kiedy stanę właśnie przy oknie w tym nowym domu, popatrzę w niebo, aby wypatrzyć pierwszą gwiazdkę. No, a ja się też bardzo cieszę, że mieszkasz w tym nowym domu i będziesz miała Wigilię i wspieram cię bardzo. Dom pachnie choinką i piernikami. Świąteczne drzewko przystroił Gracjan, najmłodszy syn pani Sylwii. Na wigilijnym stole oprócz tradycyjnych 12 dań była także specjalna potrawa. Ryba po podhalańsku. A dlaczego po podhalańsku? Dlatego, że jestem bardzo wdzięczna góralom za to, że budowali mi nowy dom. Jestem bardzo w nim szczęśliwa i bardzo im za to dziękuję i nigdy im tego nie zapomnę i życzę wesołych świąt. Pani Sylwia mieszka z dziećmi w nowym domu od 2 miesięcy. Jest on przykładem, że warto o siebie walczyć, by potem móc się odwdzięczyć i znaleźć w życiu sens. A te święta zachęcają do takiej refleksji. Świąteczny czas to pora wyjątkowych prezentów. Przedstawiciele warszawskiej Fundacji Olimpijczyk przyjechali do Mielca. Do byłego bramkarza stali Zygmunta Kukli. Były reprezentant Polski zmagania na boisku już dawno zamienił na walkę o zdrowie. I właśnie takim, czasem zapomnianym mistrzom pomaga Fundacja. Stal Mielec. Domarski, Lato. Każdy mecz tej drużyny wyznacza rytm życia miasta. Jak nie żyć piłką w mieście, do którego przyjeżdżają królewscy? We wrześniu przyszłego roku minie 40 lat od meczu Stali Mielec z Realem Madryt. W bramce stał wówczas Zyga, czyli Zygmunt Kukla. Nie tak Boże jak nazwiska.
tylko jak drużyna, tak jak Real była obita, ona grała przy 100 tysiącach ludzi cały czas, a my? Wtedy ile tu było? Tysięcy? No tu było, to na siłę tam gdzieś podobno, wiadomo ile, ale tam pod 30 tysięcy było. W tłumie kibiców był wtedy Kazimierz Górski. Z tamtego składu wielu zawodników zrobiło sportowe i nie tylko kariery. W te święta w mieszkaniu pana Zygmunta w Mielcu razem z przedstawicielami fundacji był syn Kazimierza Górskiego, Dariusz. Zygmuś, masz pozdrowienia, bo muszę je przekazać. Proszono, żebym ci przekazał. Od Leszka Śmikiewicza, od Jurka Kraski, od Kalego. Zygmunt Kukla w 1986 roku miał wypadek w fabryce, w której pracował. Podłączał akumulator w wózku widłowym. On był na biegu wstecznym i on ruszył. I odtąd mi zaczął łamać nogę. To właśnie takie historie byłych sportowców są motorem napędowym dla Fundacji Olimpijczyk. Są tak potrzebni niektórzy sportowcy, że nawet normalny człowiek z ulicy, normalny człowiek, który oglądał kiedyś w telewizji, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo potrzebują tej pomocy. Takie paczki dotarły tuż przed świętami do kilku sportowców, którzy kiedyś porywali tłumy, a dziś czekają choćby na dobre słowo, bo na to zasłużyli. Oczywiście, że bym chciał się przebiegnąć, tam postać w bramce. Ale nie pozwala ta kontuzja i tyle. Wielu turystów zaplanowało święta w górach, na przykład w Bieszczadach. Liczyli na śnieg, chcieli trochę odpocząć, ale też aktywnie spędzić czas, na przykład na nartach. Już wiadomo, że muszą zmienić plany. Ale ta zmiana nie musi oznaczać nudy. W górach atrakcji nie brakuje. Bieszczadzkie hotele i pensjonaty są zajęte niemal w 90%. Na brak turystów nie narzekają na przykład właściciele ośrodka Wilcza Jama w Smolniku. Co roku obserwujemy zwiększanie się liczby chętnych na przyjazdy w okolicach świąt. Ja zawsze mam nadzieję, że goście przyjeżdżają również do nas, więc niezależnie od aury. Kluczem do sukcesu jest umiejętność rekompensowania turystom kaprysów pogody. Spodziewaliśmy się, że spotka nas tutaj miła przygoda i będzie śnieg, gdzie będą mieć gdzie jeździć na sankach. Ale wczoraj nas właściciel z żoną zabrali na górkę, tam trochę dalej w Ustrzykach Górnych. No i tam dzieci trochę pozjeżdżały sobie na sankach. Pani Dagmara spędzi święta razem z 36 innymi gośćmi zajazdu. Brak śniegu rekompensuje nam tutaj wspaniała atmosfera, która zresztą zawsze jest u państwa Pawlaków, no i wspaniała kuchnia. Sporo turystów wyruszyło rano na szlaki Połonin, Caryńskiej i Wetlińskiej. Właśnie możliwość aktywnego spędzenia świątecznego czasu przyciągnęła w Bieszczady Romana Brzostka. Pogoda jest piękna, wyruszamy teraz na wędrówkę na Otryt, tam 2 godzinki, wracamy, przyszykować się do Wigilii, ze znajomymi, z rodziną usiadamy do stołów i już się bawimy, można powiedzieć. Zdaniem właściciela Rusinowej Polany brak śniegu wcale nie musi oznaczać nudy podczas świątecznego wypoczynku w górach. My możemy też tym gościom ten czas zorganizować w wieczory. Jest bardzo dużo na przykład twórców lokalnych, którzy oferują różne warsztaty. Można zaprosić ciekawych ludzi, przyrodników, którzy pokażą slajdy. No, mi się wydaje, że to jest najważniejsze, żeby ci goście się czuli po prostu zaopiekowani. Brak śniegu i mrozu spowodował, że podczas świąt wszystkie bieszczadzkie stoki narciarskie nie będą czynne. Teraz niezwykła historia o tym, jak daleko potrafi zaprowadzić wiara. 26-letni Jakub Żak z Jawornika Polskiego śladem swojego świętego patrona przemierzył 3,5 tysiąca kilometrów. Pielgrzymował do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wielu wybiera tę drogę, ale tylko nieliczni idą tak długo. Ten plecak to był mój dom przez 4 miesiące, 115 dni od Jawornika do Santiago. I wszystko, co miałem, to mieściło się w środku. Kurtka, śpiwór, przewodniki, a wśród tych wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy jedna, najważniejsza. Różaniec mojej prababci. Miałem go przy sobie non-stop i nieraz się zastanawiałem, czy mojej prababci kiedykolwiek przyszło do głowy, że jej prawnuk pójdzie na nogach do Hiszpanii. Kuba wyszedł z domu 8 sierpnia. Do tej decyzji dojrzewał 6 lat. Wtedy pierwszy raz usłyszał o szlaku świętego Jakuba. Ciężko to wytłumaczyć. Po prostu
czułem, że to jest coś dla mnie, że to jest to, czego mi trzeba. Droga do Santiago de Compostela ani przez chwilę nie była łatwa. Z nieba lał się żar, a ciało odmawiało posłuszeństwa. Ale z każdym dniem i każdym kilometrem cel był coraz bliżej. Ja przez te 115 dni podróży codziennie myślałem o powrocie i o tym miejscu, o Jaworniku i o moim domu, ale dopiero jak dojdę do Santiago. Choć trudno w to uwierzyć, Kuba nie zaplanował ani jednego dnia drogi. Nie wiedział, co będzie jadł i gdzie będzie spał, ale zawsze, gdy było źle, mógł liczyć na ludzi, których spotkał na swojej drodze. Między innymi dzięki ich pomocy przekroczył próg katedry w Santiago de Compostela i mógł pomodlić się przy grobie świętego Jakuba. I to była piękna chwila. I wtedy postanowił pójść dalej, jeszcze 100 kilometrów nad ocean. Latarnia morska, za latarnią morską jest stromo urwisko schodzące do oceanu. Dalej już pójść nie można. To dopiero w tamtym momencie poczułem się luźniej. Z Jawornika do Santiago Kuba pokonał ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Z trasy przywiózł kilka pamiątek i melodie, które w drodze dodawały mu otuchy. Być może Kuba przywiózł ze sobą pamiątkę, która wisi teraz na jego choince i przypomina mu o pielgrzymce. Większość z nas ozdabia jednak drzewka klasycznymi bombkami albo bańkami, bo i tak się mówi. Mają najróżniejsze kształty i kolory, mogą być ręcznie malowane albo jednokolorowe. W tym roku, zdaje się, króluje zdobienie jasne, a niektórzy jeszcze pamiętają, jak wystarczały jabłka, orzechy i słomiane ozdoby. Od tej różnorodności kształtów i kolorów może zakręcić się w głowie. Świąteczne trendy zmieniają się co roku. Jak bardzo? Można zobaczyć, odwiedzając Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Jest to kolekcja staropolska, która była produkowana jakieś 10 lat temu do 15. Są tutaj takie bałwanki, które możemy zaobserwować, że są bardzo prostej formy, są dwukulkowe, bez żadnych zdobień, bez brokatów, bez kamyczków. Owale, sople, muchomory królowały na naszych choinkach w latach 80. i 90. Równie popularne były okrągłe bombki, często z elementami ludowymi. Była moda wówczas na jednokolorowe, takie choinki granatowo-czerwona. I powiem szczerze, że ta moda już mi się trochę znudziła, jednak wolę ten błysk święta, żeby było kolorowo, pięknie w domu. Moja choinka ma przegląd bombek z całego 25-lecia, więc mam wszystkie bańki różnokolorowe o różnych kształtach. Jak podkreślają pracownicy muzeum, w ostatnich latach ubierając choinkę coraz częściej inspirujemy się tradycjami świątecznymi z innych krajów, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Stąd bombki Mikołaje w kształcie mafinek czy zwierząt. Nie wszystkim jednak to się podoba. Jest bardzo duże grono ludzi, którzy po prostu nie tolerują nowych wzorów. I za każdym razem, gdy do nas po prostu wracają, kupują tradycyjne muchomorki, bombki okrągłe z motywem ludowym, czy też właśnie te bombki z reflektorem. No i nie chcą słyszeć o Mikołajach czy też reniferach. Mają całą choinkę ubraną w pierniczki, tak jak było to kiedyś, gdy nie było takich sklepów jak teraz. Bombki stały się w Polsce popularne po I wojnie światowej, ale świąteczne dekoracje na choinkach pojawiły się już w XIX wieku. Ozdoby, zwłaszcza na wsi, były robione własnoręcznie, z dostępnych materiałów. Wykonywano je z wydmuszek po jajkach, wykonywano łańcuchy z kolorowych papierów, wykonywano ozdoby z bibuły. W Muzeum Bombki Choinkowej wszystkie ozdoby są ręcznie malowane. Ich produkcja zaczyna się tu. Wydmuchanie bombki wymaga nie tylko sporych umiejętności, ale też cierpliwości i wyczucia. Gotowe formy trafiają w ręce dekoratorów. Tu w ruch idą pędzle, kleje i farby. A tak wygląda efekt ich pracy. Zaczęliśmy od życzeń i kończymy na życzeniach. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa, które przysłaliście nam Państwo w listach tradycyjnych i elektronicznych. Dziękujemy za pamięć, a sami też przyłączamy się do życzeń, które składają sobie Państwo przy wigilijnym stole. Niech to będą piękne święta.
Niech spełniają się marzenia, nie tylko te wielkie, ale też te bliskie. Jak czysta woda w kranach czy autostrada na wschód od Rzeszowa. Niech zdrowie nam sprzyja, bo to pewne lekarstwo na to, żeby zniknęły kolejki do lekarzy. Niech ten świąteczny czas przyniesie radość i spokój, bez waśni i sporów. Nie tylko przy świątecznym stole, ale i przez cały nowy rok. Niech zawsze będzie dobra pogoda i nawet brak śniegu nie zepsuje tego, co w klimacie najważniejsze, czyli pogody ducha. Niech na bok odejdą wszystkie problemy i smutki, a uśmiech na co dzień gości na twarzy. Życzymy, aby do Państwa docierały tylko prawdziwe, dobre i pożyteczne informacje. Bo tylko takie chcemy Państwu przekazywać. Dlatego w ten niezwykły czas do życzeń płynących w Państwa domach pragniemy dołączyć także i nasze. Wesołych Świąt! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Bożego Narodzenia to okazja dla przypomnienia, że Bóg jest wszechmocny i tak wielki, że stać się może małym człowiekiem, dziecięciem w Betlejem. Bóg jest nieskończony. Człowiek jest ograniczony, jest skończony, ale powinien dążyć do tej doskonałości, do tej pełni, współpracując z Bożym planem, współpracując z Panem Bogiem w oparciu o dary, które od Niego otrzymał. Życzę wszystkim na te najbliższe święta Bożego Narodzenia odwagi współpracy z własnym sumieniem, bo jest to współpraca z Bogiem nad realizowaniem tego głosu, który nam podpowiada, co piękniejsze, co szlachetniejsze, co lepsze, także w perspektywie zbawienia, bo pamiętajmy, że całkowity, integralny rozwój człowieka jest możliwy tylko w pełni, w tęsknocie i w realizowaniu nadprzyrodzoności, transcendencji. Już tu na ziemi trzeba przygotować się do spotkania tej wielkiej tajemnicy Bożej miłości, Bożej mądrości, Bożej potęgi i miłosierdzia, która nas oczekuje po śmierci. Świat dzisiaj przeżywa swoje problemy. Myślę, że jednym z tych wielkich problemów jest odejście od zasad, od tego perspektywicznego planu, który sam Bóg nam wyznacza. I to jest główny problem małości naszej ludzkiej, ale też i dramatów ludzkości. Zdumiewająco jest rzeczą, że dzisiaj są tematy tabu, o których się nie chce mówić. Jest miejsce na skandale, jest miejsce na negatywy, na brud różnego rodzaju, na nieczystość, a tak mało jest miejsca dla zasad, dla Boga, autora i stwórcy człowieka. Jest prześladowanie chrześcijan, na które świat zamyka dzisiaj oczy. A przecież wykreślenie praw Ewangelii, wskazań Ewangelii o miłości, o miłosierdziu, o przebaczeniu wrogom zrujnuje świat, podważy jego sens istnienia. I myślę, że warto i trzeba o tym myśleć i mówić. Trzeba o tym krzyczeć. Nasza ojczyzna przeżywa też swoje problemy. Wymiera Polska. Emigracja to jest wielki, stały już od dziesiątków lat problem naszej ojczyzny. Zawirowania, których byliśmy i ciągle jesteśmy świadkami. I nadzieje o takim wielkim zrywie i wsparciu dla nadziei, którą przyniosły ostatnie wybory. I trzeba tę nadzieję uszanować, trzeba tę nadzieję rozwinąć. Trzeba zjednoczyć się, zjednoczyć w wysiłku troski o bezrobotnych, o chorych, o miejsca pracy i o godną rozrywkę.
Do tego wszyscy jesteśmy wezwani. Świat, ludzie to przecież ja, każdy z nas. Trzeba, żeby poszerzał tę perspektywę i ten krąg życzliwości, miłości i braterstwa. Całym sercem życzę na te bliskie święta i na Nowy Rok, żeby starczyło wszystkim nam łaski Bożej i odwagi do współpracy z nią, żeby starczyło okazji do dobra i sił do zwycięstwa nad trudnościami płynącymi z naszego wnętrza i trudnościami zewnętrznymi. Wspomagajmy dobrych i dobro wspomagajmy w ten sposób. Miejmy odwagę nazywać zło złem i módlmy się za tych, którzy grzeszą, którzy odchodzą od realizowania zasad, które mają wpisane we własne sumienia. Dzielę się opłatkiem z wami wszystkimi, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie, drodzy bracia i siostry w Polsce, za granicą. Życzę wam, żebyście mieli odwagę wrócić do niewinnego dzieciństwa, z lat swego pierwszego okresu kontaktów z Bogiem przez kolędę śpiewaną, przez życzenia składane, przez nadzieję na życzliwość odkrytą w prezencie od drugiego człowieka. Składajmy sobie życzenia prawdziwe, szczere. Pomagajmy sobie na tej drodze doskonalenia świata, ale doskonalenia także siebie samego. Na tej drodze ku zbawieniu, ku chwale Boga, ku radości z odkrywania, że Bóg nie zrezygnował z człowieka. Rodzi się jako człowiek w Betlejem, żeby nam powiedzieć o Jego miłości. Błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju świąt życzę całym sercem.